pierwszej kolejności mamy kolegę Zbigniewa. Zapraszam. Czy kolega mikrofon ma blisko siebie, więc może w ten sposób. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, koledzy radni, drodzy goście. Panie Burmistrzu, ja wsłuchiwałem się w to Pana wystąpienie i tam chciałem po prostu zobaczyć te ścieżki pieszo-rowerowe, o których tam rozmawialiśmy już wiosną. Była debata w Nadleśnictwie na temat ścieżek pieszo-rowerowych i tam była wola Nadleśnictwa, że można by było budować te ścieżki pieszo-rowerowe. Ja bym chciał, Panie Burmistrzu, żebyśmy mogli na przykład zaprosić Pana Nadleśniczego na następną komisję na przykład i żebyśmy mogli porozmawiać odnośnie ścieżek pieszo-rowerowych z Chojna do Smolnicy i do, może do Piotrowa nawet, do Jasionny. Ja bym chciał porozmawiać na temat Olszynek. Tutaj tam jest też teren Nadleśnictwa. Może by coś można było z nimi tam. Po prostu te Olszynki są troszeczkę już, jakby powiedzieć, za małe dla wronek, bo widzimy, jak są jakiekolwiek imprezy, to no, tak trochę mało tego terenu jest. I no, bo powiem tak, że na przykład z Szamotu do Obrzycka można było zrobić ścieżkę pieszo-rowerową, a u nas na przykład robiliśmy na osiedlu Zamość drogę i tam już jakoś tej ścieżki pieszo-rowerowej nie można było zrobić. Do Jasionny była robiona droga, też nie można było tej ścieżki zrobić, chociaż była tam zaplanowana. No i właśnie o taką dyskusję mi chodzi. Chodzi mi tutaj to, co Jarek wspomniał o tej drodze, to też można by było poruszyć z Panem Nadleśniczym, bo powiem tak, że ja bym chciał rozmawiać, bo jeżeli będziemy rozmawiać, to do jakiegoś wspólnego stanowiska będzie można dojść. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kolego. Co do ścieżek chyba, bo to też zostało poruszane. Ja tylko co do Olszynek się nie mogę z kolegą Zbyszkiem zgodzić, bo uważam, że miejsca jest wystarczająco. Ja już bym tam nic z Olszynkami za wiele nie robił, tak? I mamy dwie duże imprezy i tam możemy się faktycznie przy tych kilku tysiącach, czy nawet już ponad niekiedy 10 tysiącach ludzi, ale to jest raz, dwa razy do roku taka wielka impreza. A co do ścieżek, no to przyznaję, że faktycznie ten zespół, w którym też kolega uczestniczy, powołał się i pracuje również z Nadleśnictwem, żeby no do tego czasu wypracować jakieś konkretne rozwiązania. No i oczywiście możemy przywoływać i porównywać się, tak? Bo tam jak robiono drogę wojewódzką z Szamotu do Obrzycka, to jest ścieżka pieszo-rowerowa, a na przykład jak robiono Myśliwską, Jasionną, to ja, no, to nie jest pierwszy taki sygnał. Ja tłumaczę to w ten sposób mieszkańcom, że my i nas można rozliczać, Szanowni Państwo, za nasze zadania, tak? Za nasze, czyli za gminne drogi, gminne ścieżki, gminne szkoły i tak dalej. Ale już nie można nas rozliczać za nie nasze zadania, co my oczywiście na etapie, jak wiemy, że czy na przykład zachęcamy, i to pamiętam, za Myśliwska, Jasionna, jak przekonywałem osobiście zarządcę i później, nie wiem czy pamiętacie, ale sam nawet pan premier Tusk włączył się w przebudowę tej drogi w Jasionny i autentycznie się włączył. I kolego Zbyszku, nawet premier tu nie pomógł, bo tam burmistrz pół biedy, tak? Ale premier nie pomógł i ścieżki do dzisiaj, i oni wtedy tej ścieżki nie zrobili. Ale dlaczego nie zrobili? Bo Szanowni Państwo, to od zarządcy zależy. To zarządca wie, jakimi kwotami dysponuje i czy może dane zadanie zrobić, czy nie. I wtedy, kiedy wykonywał ulicę Myśliwską, kiedy wykonywał ulicę, drogę do Jasionnej, dysponował takimi, a nie innymi środkami, pewnie własnymi przede wszystkim, tak pamiętam, że chyba było, tak? I nie wykonał tego. Gdyby tego nie zrobił, też byłby problem, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak Jasionna i tamte części gminy w kierunku Rzecina czekały na tą drogę. Te protesty, zatrzymywanie autobusu z panem premierem, tak? No,
droga jest, tylko dzisiaj z tej perspektywy no, kolega mówi, no tak, ale nie ma ścieżki. Tak jak mogli, to zrobili, tak? Tak nie mieli finansowanie pewnie, tak to zaprojektowali i tak to jest zrobione. Problem ścieżek będzie się rozwiązywał wtedy i wtedy będziemy za to odpowiadać. I to też tak tu tłumaczę. Kiedy wybudowana zostanie obwodnica i te wszystkie drogi dojazdowe staną się własnością gminy. Oczywiście musimy świadomić, że więcej spadnie na nas, jeśli chodzi o koszty same bieżącego utrzymania, tak? Takich dróg. Ale faktycznie my wtedy będziemy właścicielem tych dróg dojazdowych i my będziemy decydować, czy będziemy robić oświetlenie, czy będziemy robić ścieżki, czy będziemy robić dalej chodniki, drogi, gdzie jeszcze ludzie ich nie mają. Tak? Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, nie bardzo mnie przekonuje to Pana twierdzenie, ale powiem tak, że troszeczkę tak jestem, że na przykład od biedniejszych, bo my jesteśmy jedną z bogatszych gmin, tu w okolicy, w regionie. I teraz na przykład, nie wiem, no droga na przykład, jeszcze raz powiem, z Szamotu do Obrzycka czy do Piotrowa może być ścieżka rowerowa. Kurczę, blade u nas, no nie wychodzi to nie. My możemy pozyskać, panie burmistrzu, środki zewnętrzne jeszcze. To, co pan wspomniał z tego funduszu wielkopolskiego, tam pozyskaliśmy środki na straż pożarną i tam też będą środki w październiku na ścieżki, nie ścieżki pieszo-rowerowe, ale ścieżki edukacyjne, zwał jak zwał, ważne, żeby powstało coś. Tam by można było też z tego funduszu dostać jakieś środki. Można też dostać środki na nasadzenia drzew. Tu już były środki na początku roku z tego funduszu na nasadzenia drzew. Myśmy no, też nie wykorzystaliśmy tego, nie? I także panie burmistrzu, no kurczę, nie wiem, no jakoś to... Bo powiem tak, ile osób musi zginąć na drodze, żebyśmy zaczęli myśleć o ścieżkach pieszo-rowerowych. Był wypadek Wronek do Smolnicy, był wypadek, dziewczyna by, akurat to jest moja pracownica, dlatego ja akurat jestem zorientowany w tym temacie, straciłaby życie i po prostu ile musi być wypadków, żebyśmy my po prostu pomyśleli o tym, o bezpieczeństwie na drogach, o bezpieczeństwie, bo tu nie chodzi o to, że ja chcę jakiś, ja sobie umyśliłem jakiś widzimisię i chcę budować ścieżki rowerowe, wziąłem się i tak dalej. Nie, mi chodzi o to, żeby było bezpieczeństwo dla mieszkańców miasta i gminy Grodki i nie tylko, bo to jest na przykład, jakbyśmy pobudowali ścieżkę z Chojna do Piotrowa, załóżmy, no to już jest cały ciąg, bo już jest do Szamotu ładny dojazd. No, dziękuję bardzo. I tu wrócę do kolegi Zbyszka, który no, nie rozumie chyba do końca całego klucza do tej sprawy. Proszę pamiętać i jakby zapamiętać jedną rzecz, że to, co Pan mówi o tych wszystkich ścieżkach rowerowych od Chojna do Piotrowa, to no, mówi Pan i pozyskiwaniu środków zewnętrznych, to mówi Pan nie do zarządcy drogi, nie do właściciela. Także Pan, kolego Zbyszku, nie możesz kierować do mnie tego, tylko po prostu kieruj to jako członek zespołu do właściciela, czyli do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ja chętnie poznam wtedy Twoje zdanie, tak? No bo takie, no jakby naprawdę, no wręcz nawet apeluję o to, tak? I przy rozmowach z mieszkańcami proszę właśnie tak się zadeklarować. Dziękuję za te sygnały, wsiadam w samochód, jadę do dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich i będę go przekonywał do tego, żeby on pozyskał środki unijne na budowę ścieżki po Piotrowo-Chojnie. Tak? Dysponuję telefonem, dysponuję nazwiskiem, można rozmawiać. No bo cały czas jakby tym mieszkańcom naszym i dzisiaj też jeszcze, którzy będą się przysłuchiwać tej dyskusji, no trochę mieszamy w głowie. Tak? Nie my jesteśmy właścicielem drogi, nie my jesteśmy zarządcą drogi. Jest to chore. Wielu mieszkańców też tego nie rozumie, że jest jedna gmina, jest na przykład trzech zarządców dróg, ale tak dzisiaj jest. I to kolega jako radny powinien odpowiedzialnie to tym mieszkańcom tłumaczyć. Tak? I nie w pewnym sensie rozliczać mnie z tego, że nie pozyskali wtedy środków unijnych, jak robili Jasionną czy Myśliwską i nie zrobili wtedy tej ścieżki pieszo-rowerowej. Zrobili
No tak jak zrobili, pewnie tak ich było stać. Mieszkańcy Szklarni bardzo prosili wtedy o chodnik, tak, to było ich marzeniem. Ja wiem, że dzisiaj po jakichś tam latach zmienia się też i podejście pewnie samego zarządcy drogi. I tak jak każdy tu z nas siedzi, to oczywiście każdemu z nas zależy na bezpieczeństwie pana pracownicy, każdego mieszkańca i każdy z nas nie chciałby, żeby tam doszło do jakiejś tragedii. Ale jak dojdzie do jakiejś tragedii, to proszę też nie kierować do mnie tego, jako zarządcy drogi, tylko do faktycznego właściciela drogi, tak? No bo burmistrz może odpowiadać za te swoje drogi, a nie i swoje zadania, a nie no po prostu za kogoś. No bo wiecie panie, zaraz będzie tak, że my tu za wszystko będziemy odpowiadać, nawet za państwo polskie, tak? Za chwilę będziemy odpowiadać, które na przykład nie będzie sobie radziło z tym czy z tamtym. Tak? Także tu bardzo gorąca prośba o to, żeby też jako radny się w ten sposób zaangażować. Tak jak powiedziałem, my na tamtym etapie przekonywaliśmy, rozmawialiśmy z zarządcą, tego się nie udało wtedy zrobić. Tak? Zostało to zrobione w ten sposób, co nie oznacza, że do tego tematu nie można wrócić, ale im więcej osób się w to zaangażuje, tym moim zdaniem będzie lepiej i życzę sobie i mieszkańcom, żeby było bezpiecznie. Bardzo proszę, kolega Zbigniew. Panie burmistrzu, ja powiem tak, ma pan dużo racji, ale nie do końca się z panem zgadzam, ze względu na to, że ja nie szukam winnych. Ja nie oskarżam pana. Ja powiem inaczej. Ja powiem w ten sposób, że my, jako Zbigniew Grzyl, to wie pan, jak idę tam gdzieś do jakiegoś urzędu, to oni mówią, a kim ty jesteś? Co to, radny to jest za mało. To musi wystąpić urząd. To musi wystąpić burmistrz albo urząd miasta i gminy Wronki. A proszę pana, jeżeli ja będę startował, ja będę wychodził z inicjatywy, ja nie chcę wychodzić przed szereg. Po prostu muszą być zachowane pewne procedury. Ja chcę współpracować, chcę po prostu rozmawiać, bo najważniejsza jest rozmowa. Ja uważam, że jeżeli będziemy rozmawiać, to do czegoś dojdziemy. Jeżeli nie będziemy rozmawiać, to będziemy odrzucać piłeczkę, bo ten nie chce, bo tamten nie chce, bo tamten jest ważniejszy, bo tamten to powinien zrobić, a tamten to powinien zrobić. Nie, panie burmistrzu, chciałbym się spotkać i chciałbym się spotkać ze stronami, które tak, dlatego proponowałem zaproszenie pana na przykład Nadleśniczego na komisję i żebyśmy my mogli porozmawiać sobie. Nie na zasadzie jakiejś tam uszczypliwości czy złośliwości, bo ja tego nie chcę. Ja chciałbym rozmawiać. Chcę, żebyśmy poznali zdanie na przykład Nadleśniczego, tutaj Urzędu Miasta i tak dalej. Dziękuję bardzo.